Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku pootwieramy sobie skrzyneczki albo zajrzymy do sklepu i kupimy nowy gadżet oraz Star Power do nowej zadymiary Loli. Teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na karnet zadymiarski. Tutaj wyświetla wam się szczęśliwy zwycięzca. Gratuluję, odezwij się na mój e-mail, e-mail masz w opisie. A teraz polecam dwóch szczęśliwych zwycięzców, którzy wygrali kod PSC o wartości Megaboxa, którzy wysłali mi filmiki, jak robią zakupy z kodem Farel. Dziękuję ślicznie za wsparcie. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy, nie zapomnijcie nagrać króciutkiego filmiku i podeślijcie mi go na mój e-mail kotfarel@gmail.com. Oczywiście e-mail znajdziecie w opisie. A jeżeli twój krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC o wartości Megaboxa. Jesteśmy już na moim koncie i przed wami stoi nowa Lola. Lola Rebeliantka. I jak widzicie, mam odblokowany do niej już gadżet. Jak to się stało, że go odblokowałem? Po prostu na live odpaliłem jedną skrzyneczkę, najmniejszą, i od razu wypadł mi gadżet. Więc jestem mega zadowolony, bo dzisiaj nie będziemy musieli na niego polować. Nowy gadżet nazywa się Stop Klatka. Ego Loli przestaje się ruszać, aby pozować. Pozwala to zyskać 75% tarczy na 4 sekundy. Kiedy ktoś nas podjeżdża, odpalamy ulta, później wciskamy gadżet i nasze ego staje w miejscu jako taka tarcza, no i chroni nas przed przeciwnikami. Fajne, fajne. Wejdźmy teraz do sklepu i sprawdźmy, czy mamy Star Power. Oczywiście, że mamy za 2000 golda, ale my nie będziemy go kupowali, po prostu sobie go postaramy wydropić z darmowych skrzyneczek, które są tutaj przygotowane. Może to będą skrzynki z poprzedniego sezonu. Pyk, 150 golda. Pyk, bonusik. Gold. 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 Gold, jeszcze jedna skrzynka, do 30 dobijam. I gold. No dobra, chyba jednak te skrzynki zostawię sobie na nowego zadymiarza, który niebawem z pewnością wejdzie, ale otwórzmy sobie jeszcze te niebieskie skrzynki, które mam w karnecie. Właśnie z takiej oto skrzynki wypadł mi gadżet. Też nic. Też nic. Oj, chyba coś mi się wydaje, że raczej nie poleci. Ale otworzymy wszystkie niebieskie i zobaczymy. Gold. Jestem już na 60 prawie poziomie i cały czas wypada tylko i wyłącznie gold. Bonusik. Super. Otwórzmy sobie jeszcze jedną dużą skrzynkę, zobaczymy. No niestety tylko i wyłącznie wypadł gold, więc wchodzimy do sklepu. No i trudno, jednak kupujemy. Dałem szansę, dałem szansę. Gwiezdna moc improwizacja. Ostatni pocisk, jaki został Loli, zadaje 30% obrażeń więcej. Kozak. Lecimy, moje kochani, na początku ze starciem plus. Postarajmy się zrobić jak najwięcej eliminacji. Czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj mamy baza, który chce ukraść moje power cubesy. Spokojnie, stary, spokojnie. Ha! Łatwo. 400 HP zostawił. Gdy nie skroił tego pierwszego power cubesa, z pewnością już bym wąchał kwiatki od spodu. Ale mamy już dwie eliminacje. Kurczę, gościu mi zabrał fraga. Okej, okay, mamy takiegoś... Co to jest? Belka, okej. Okay. Stawiamy klona i lecimy. Sprawdźmy, jak działa gadżet. Gadżet, jak widzicie, nasz klon jest tarczą, ale też może atakować. Wow! No, ta tarka troszeczkę kuma gierkę. Nie zbliża się bardzo blisko. Dobra, podjeżdżamy ją. Leżysz? Okej, okay. Zniszczyła mi mojego klona, ale nie spodziewała się tego, że ja mam tutaj podwójny atak. I tam jest kto? O Boże. Ciach, 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 leżysz. 8 eliminacji, no spoko nawet. Jesteś numerem 1 plus 10, ale powiem wam szczerze, że jakoś mocno mnie ten meczek nie kręcił, więc zagrajmy sobie teraz Mroczny Przesmyk tryb duo. Zobaczmy, kogo mi tutaj dobierze. Mamy Belkę. No dobra, Bel jest spoko postacią jak na tą mapę. Dobra, postarajmy się tutaj wyeliminować też wszystkich, wszystkich, wszystkie drużyny. Cyk, dobra, Kruka nie ma. Byronik u góry. Pek. Mój frag, mój frag. Okej, okay, drugi frag. Trzeci, trzeci, trzeci. Mój trzeci, tak jest. Chodź, 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 mordko, chodź. Porobił go. Jakim cudem? Okej. Okay. Cofam się. Ciach, 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 ciach. To był czwarty, piąty. Ale z nimi jadę. Na ostro. Szósty. Gadżet. Siódmy. Ja dziękuję, jakie oro Farel robi. Czy wy to widzicie? Mam już 15 power cubesów. Dobra, dajmy na razie gadżet. Wyrównajmy nasz bieg. Stańmy równo z naszą postacią. Pyk. Żebyśmy mieli podwójny atak. Dobra, moi frag! Pyk! Nie wiem, czy dobrze liczę, ale chyba zabiłem sam wszystkich. Dobry poziom, dobry poziom. Zagramy sobie jeszcze for fun oblężenie, bo jest
jakaś mapa stworzona przez widzów. Zobaczmy, co nam ciekawego dobierze. Okej. Jak widzę, mamy trzy tutaj jakieś trampolinki, więc sobie ich użyjemy, wjeżdżamy na środek i jazda z nimi. Jazda, 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 jazda. Dobrze, dobrze, dobrze. Pyk. Wow, 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 pomagam, pomagam, pomagam. Ty, to będzie moja śrubka. Zostawiam Skarbona. Ja mam taki sam zasięg jak Skarbona. Dobra. Gadżet. Tarcza, ale idealnie postawiłem tą tarczę, tylko że atak Asha i tak przechodzi przez mojego klona. Skarbona, bom, bom, bom. Leży. Szelka, leży. Tak jest. Kolejny klon i patrzcie, co się teraz dzieje. Oblężenie i wjeżdżamy we dwoje. Pak, 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 pak. Prawie padłem, cofam się. Muszę wycofać. Poczekajmy na życie. No, zapraszam jakiegoś tutaj ziomka, który wskakuje. I patrzcie na to, jakie oro. Trrr. Nie no, ja jestem niesamowity. A czyli bardziej niesamowity jest mój gadżet, który tak obija mocno. Dobra, leci Aszyk. Nie no, ja ich za szybko jadę. Oni się nie spodziewali, że będę miał tak duży damage na zwykłym oblężeniu. Nie no, kolejny chłop leży. Dobra, ja już tam wjeżdżam na ostro. Patrzcie na to, co ja robię z wieżą. Łatwo, łatwo. Nie, ta postać jest naprawdę mocna. Jest turbo mocna. Jak ktoś nie potrafi grać przeciwko Loli, no to ma po prostu pecha. Zagrajmy sobie jeszcze Brawl Balla, bo nawet nie grałem tą postacią Brawl Balla, a mi się wydaje, że będzie też mega mocna. Będzie z pewnością lepsza niż jakiś taki kolcik lub jakaś taka inna postać typu Max. Tylko, że Max, wiadomo, przyspiesza, nie? Jest takim wtedy niezłym napastnikiem. No ale ta lolka, jak postawi klona, ma podwójny damage, no i wtedy jest turbo mocna. Mam. Podam do baza. Postawię klona. Teraz pana P bym podjechał. Leży pan P, widzieliście to? Na momencie go porobiłem. Tutaj zabiłem jeszcze Asha szczurki. Ash jest mocno raszowany. Tutaj daję tarczę. Nie, nie dałem tarczy, nacisnąłem gadżetu. Ale strolowałem. Colt ma ultimate attack, będzie używał? Nie, nie zdążył. Odpalił go, stracił go, ale leszcz. Dobra, panie P, co pan świruje tutaj? Dobra, zostałem na razie swojego tutaj summona. Niech ten Ash się nim zajmie. Nie chciałbym się wyłożyć. Wow, 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 kontra, kontra, kontra. Ultimate attack. I ten Ash nie przeżyje tego. Colt, zostaw! Trafił nam, no nie mam pytań. 48 sekund, a chłop nam wali bramę. Zdążymy jeszcze wbić? Chyba nie zdążymy. Dobra, Colt leży. Bas, lecisz, mordo. Trafi, 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 trafił! Dobrze, będzie dogrywka, ale emocjonujący mecz, dawaj. Gitara, gitara, stary. Muszę sobie tylko nabić ulta i jedziemy z nimi ostro. Dobra, wyeliminowałem Asha, wyeliminowałem Colta, został tylko pan P. Baza zniszczona. Czekamy na bazika. Ronaldo! Wow, ale postawił mysza akurat. Dobra. Woo! Kieszynka, nice, nice. Gdyby nie ten bas, byłoby ciężko, ale udało nam się wygrać. Podsumowując dzisiejszy odcinek, Star Power oraz gadżet do Loli jest obowiązkowy, ponieważ nie dość, że mocniej bijemy, no to mamy jeszcze dodatkową tarczę. Bardzo fajna jest ta postać, mega się nią jaram. Mam nadzieję, że już ją odblokowaliście. W sumie dajcie znać w komentarzu, ile macie odblokowanych zadymiarzy. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!